Szanowni Państwo, jako szef Sztabu Wyborczego Konfederacji mam zaszczyt powitać Państwa serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wolność i Niepodległość. Z ogromną satysfakcją chciałbym Państwa poinformować, że Konfederacja będzie jednym z zaledwie 5 ogólnopolskich komitetów wyborczych, która wystawi swoje listy do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych. Pomimo krótkiego czasu, dzięki zaangażowaniu naszych sympatyków, działaczy w całej Polsce, w tak krótkim czasie zebraliśmy wymaganą ilość podpisów, co pozwala nam na rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii wyborczej. Konfederacja Wolność i Niepodległość to wielki sojusz wolnościowców, narodowców, konserwatystów, obrońców życia czy kresowian. Są wśród nas reprezentanci wielu grup zawodowych i społecznych. Rolnicy, prawnicy, lekarze i samorządowcy. Kierowcy, przedsiębiorcy, lekarze, przedstawiciele wolnych zawodów. Proszę Państwa, Konfederacja Wolność i Niepodległość to realny antysystemowy wybór spoza układu okrągłego stołu. To wybór między innymi tych kandydatów z drużyny Konfederacji, którzy są tutaj dzisiaj wśród nas. Proszę o zabranie głosu prezesa partii Korwin, pana Janusza Korwin-Mikke. Witam Państwa. Gazeta Wyborcza podawała, że mamy trudności z rejestracją. Myśmy na 3 dni przed terminem mieli już pewność rejestracji, zgłosiliśmy komitety, zebraliśmy prawie 3 razy więcej głosów niż to było potrzebne. Natomiast jestem dumny z tego, że wśród nas są ludzie bardzo różnych środowisk. W szczególności zdumiało mnie, że mieliśmy taki dobry wynik wśród rolników w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tej chwili są aż 4 organizacje rolnicze reprezentowane wśród kandydatów na posłów. Bardzo różne, także bardzo się cieszę z tego powodu. No, nie będę już zabierał głosu. Kłody nam pod nogi rzucano. Przypominam, że przy okrągłym stole, właśnie w Magdalence, postanowiono, że prawica nigdy nie będzie dopuszczona do władzy. Więc mam nadzieję, że teraz zostanie dopuszczona. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Roberta Winnickiego, szefa Ruchu Narodowego. Proszę Państwa, to jest historyczny moment, ponieważ wszystko na to wskazuje, że 5 komitetów, banda czworga, ci, którzy zawsze występują w ostatnich latach w tych zawodach, będzie kandydować w skali ogólnopolskiej i będzie naprzeciwko nich stała Konfederacja. Konfederacja dzisiaj jest w pierwszej lidze politycznej w Polsce, ponieważ mimo skrajnie ciężkich warunków udało nam się zarejestrować i poprowadzimy zwycięską kampanię wyborczą, to znaczy taką, która da polskim patriotom, niepodległościowcom, tym, którzy chcą myśleć kategoriami narodowymi, wolnościowymi, tradycyjnymi, da solidną reprezentację w Sejmie Rzeczpospolitej. I odbędzie się to niezależnie od tego, jakie nowe kłody będą rzucane pod nogi, tak jak dzisiaj, kiedy nie wpuszczono nas do gmachu głównego Sejmu. Proszę Państwa, dzisiaj do tego gmachu nie wpuszczono kilkudziesięciu przedstawicieli liderów Konfederacji ze wszystkich regionów kraju. Ale 13 października nie będą już mogli zatrzymać Konfederacji po 13 października, ponieważ będzie to przynajmniej kilkudziesięciu posłów. I o to dzisiaj walczymy. Serdecznie dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Brauna, trzeciego lidera Konfederacji. Szczęść Boże między narodowcami a wolnościowcami. Korona, Konfederacja Korony Polskiej reprezentuje formację cywilizacyjną, katolicką, konserwatywną. Naszym zadaniem jest tutaj przypominać o tym, że ani wolności indywidualnej, ani też narodu w nowoczesnym rozumieniu nie byłoby na świecie bez tej cywilizacyjnej formacji, której generatorem pozostaje na wieki Święty Kościół Katolicki. Wspaniała to chwila, jesteśmy w półfinale, ale rzecz jasna przed nami dopiero krew, pot i łzy, kampania wyborcza, krótka, skuteczna, do zobaczenia w tej kampanii, do zobaczenia 13 października przy urnach i uwaga, przy urnach nie tylko w charakterze głosujących, także w charakterze kontrolujących te wybory. Pilnuj wyborów. To hasło, które podnosimy wraz z naszymi kolegami, koleżankami z ruchu. Pilnuj wyborów. Bardzo proszę o zainteresowanie tą sprawą. A do reprezentantów tak wyjątkowo licznie tutaj dziś obecnych mediów prośba. Teraz, kiedy już sytuacja jest jasna,
kiedy Konfederacja, tak totalnie zamilczana, skreślona, wypchnięta poza marginesu polskiego politpoprawnego życia politycznego, Konfederacja staje w szranki. Wiem, szanowni państwo, że macie nad sobą swoich szefów, swoich redaktorów zamawiających w tych ośrodkach informacji i dezinformacji, które reprezentujecie, ale macie też swoje zawodowe sumienie. Nie dopuśćcie do tego, żeby ta kampania wyborcza rozgrywała się wyłącznie w czworokącie bandy czworga układu okrągłostołowego. Pokazujcie to, co jest już faktem. O nic innego nie prosimy. Prosimy o obiektywizm, prosimy o notowanie tego, co jest rzeczywistością polityczną, a rzeczywistością jest fakt reprezentowania antysystemu jedynie przez Konfederację. Kłaniamy się państwu. Króluj nam Chryste w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i wszędzie. Proszę państwa, w tym momencie pierwsza część konferencji dobiega końca. W drugiej części będziemy prezentować kolejno wszystkie jedynki, wszystkich liderów Konfederacji. A w tym momencie zachęcam do zadawania pytań, jeśli takowe są. Bardzo proszę. Jeśli nie, dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Prezentujemy jedynki. Trzy minutki przerwy i prezentujemy nasze jedynki. Proszę państwa, zgodnie z zapowiedzią odbędzie się w tej chwili prezentacja liderów list, począwszy od okręgu pierwszego w Legnicy. Jest to Waldemar Utecht, politolog, przedsiębiorca, sympatyk UPR, członek WIP, KNP i partii Korwin. Członek zarządu krajowego partii, wieloletni działacz środowisk wolnościowych w Polsce. Okręg numer 2 reprezentuje Roman Łambucki, inżynier budownictwa, od 38 lat menadżer w wielu firmach komunalnych i budowlanych. Inicjator licznych działań na rzecz zintegrowania środowiska prawicowego. Okręg numer 3. Zapraszam Krzysztofa Tuduja, wrocławianina, prawnika, specjalistę do spraw zarządzania kryzysowego, wiceprezesa Ruchu Narodowego, odpowiadającego za rozwój i szkolenie struktur. Pan Krzysztof Tuduj jest działaczem społecznym i aktywnym członkiem katolickich stowarzyszeń. Wieloletni współorganizator wrocławskich marszy dla rodzin, promotor Marszu Niepodległości,
autor artykułów o tematyce patriotycznej, producent i twórca filmowy. Proszę Państwa, okręg numer 4. Bydgoszcz reprezentuje Marcin Sypniewski, przedsiębiorca związany ze środowiskiem wolnościowym od połowy lat 90. Wiceprezes i przewodniczący Rady Krajowej Partii Korwin, sekretarz Konfederacji. Kandydat na prezydenta Bydgoszczy w 2014 i w 2018 roku. Okręg numer 5. Toruń otwiera Sławomir Mencen. Ukończył ekonomię i fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktor nauk ekonomicznych, przedsiębiorca, właściciel dwóch biur rachunkowych i kancelarii doradztwa podatkowego. Kandydat na prezydenta Torunia w roku 2018. Wiceprezes partii Korwin. Proszę Państwa, miejsce 6, obecny wśród nas, Jakub Kulesza, najbardziej wolnościowy poseł na Sejm RP, kandydat ziemi lubelskiej, przewodniczący koła poselskiego Konfederacja, wiceprezes partii Korwin, działacz i były prezes Stowarzyszenia Koliber, z zawodu konsultant do spraw systemów teleinformatycznych, libertarianin. Dziękujemy serdecznie. Okręg numer 7, Chełm. Otwiera Witold Tumanowicz, pełnomocnik wyborczy Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość, wieloletni organizator Marszów Niepodległości, jeden z liderów Ruchu Narodowego, mąż i ojciec. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową. Okręg numer 8, Zielona Góra. Liderem jest Krystian Kamiński, przedsiębiorca prowadzący firmę zajmującą się logistyką. Angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Przez ponad 10 lat był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Obecnie pełnomocnik Ruchu Narodowego w województwie lubuskim. Okręg numer 9. Obecny wśród nas Tomasz Grabarczyk, łodzianin, absolwent politologii na Uniwersytecie Łódzkim. Od kilku lat zaangażowany w działalność publiczną. Prezes Okręgu Łódzkiego Partii Korwin, rzecznik prasowy Konfederacji. Okręg numer 10, Piotrków Trybunalski, którego liderem jest Patryk Marian, inżynier górnictwa i magister zarządzania, prezes Stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu, kandydat na prezydenta miasta Bełchatowa z 12% poparciem, zawodowo pracownik branży górniczej, działacz społeczny, zwolennik wolnego rynku, systemu prezydenckiego i wielomandatowych okręgów wyborczych. Okręg numer 11, pani Izabela Walczak. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, posiada 20-letnie doświadczenie jako menadżer i lider projektów w środowisku międzynarodowym. Zarządzała zespołami i relacjami z klientami, specjalizowała się m.in. w łańcuchu dostaw. Jest współautorką książek o nauce języków obcych. Obecnie pracuje jako wykładowca akademicki. Okręg 12. Chrzanów to Bartosz Wilczyński. Absolwent automatyki i robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Inżynier w branży telekomunikacji. Pełnomocnik Ruchu Narodowego w Małopolsce. Okręg 13 to Konrad Berkowicz. Studiował informatykę na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotny kandydat na prezydenta Krakowa. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył aż 50 tysięcy głosów. Konserwatywny liberał, który w nadchodzących wyborach zamierza pobić wszystkie swoje wyborcze rekordy. Pan Andrzej Skupień otwiera listę w Nowym Sączu, okręgu numer 14. Absolwent elektroniki i telekomunikacji na AGH w Krakowie oraz sieci i telekomunikacji na Uniwersytecie w Grenoble. Wolontariusz, 2 lata współpracował z fundacją Jaś Kameli, Poza Horyzonty. Od 4 lat pracuje w największych szwajcarskich korporacjach jako certyfikowany międzynarodowy audytor systemów informatycznych. Okręg numer 15 to Tarnów z liderem panem Czesławem Kwaśniakiem, działaczem społecznym i samorządowcem, dwukrotnym radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego, koordynatorem struktur Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Drodzy Państwo, okręg numer 16 otwiera Paweł Usiądek, analityk finansowy, studiował socjologię na SGGW w Warszawie oraz prawo i prawo finansowe na Uniwersytecie Warszawskim. Lider mazowieckich struktur Ruchu Narodowego oraz ogólnokrajowy koordynator zbiórki podpisów. Inicjator i organizator licznych przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-społecznym. Okręg numer 17, Radom, którego liderem jest Marek Szewczyk.
prezes Fundacji Piastowskiej, członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od wielu lat zaangażowany działacz społeczny. Krzysztof Tołwiński, Siedlce, okręg nr 18. Rolnik, samorządowiec, administrator, były parlamentarzysta. Autor Narodowej Polityki Rolnej w Służbie Suwerenności Żywnościowej. Promotor modelu rolnictwa, gospodarstw rodzinnych, realizujących oczekiwania i interesy konsumenta. Drodzy Państwo, okręg nr 19, okręg warszawski, otwiera Janusz Korwin-Mikke. Zapraszamy. Z wykształcenia filozof, z zawodu publicysta, prezes partii Korwin. Poseł na Sejm pierwszej kadencji oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji. Założyciel podziemnej oficyny liberałów i konserwatywno-liberalnego tygodnika Najwyższy Czas. Laureat Nagrody Kisiela. Mistrz krajowy w brydżu, jeden z głównych liderów Konfederacji. Okręg podwarszawski, okręg nr 20, otwiera Michał Wawer. Radca prawny, skarbnik Konfederacji i skarbnik Ruchu Narodowego. Redaktor naczelny programu Ruchu Narodowego. Prawnik odpowiedzialny za skuteczną rejestrację partii politycznej Konfederacja. Okręg nr 21. Zapraszamy pana posła Jacka Wilka. Posła na Sejm ósmej kadencji, prawnika i ekonomistę. Jednego z liderów partii Korwin. Z zawodu adwokat i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Koła Poselskiego Konfederacji. Okręg nr 22, Krosno. Liderem listy jest Andrzej Zapałowski, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, poseł na Sejm RP trzeciej kadencji i poseł do Parlamentu Europejskiego ósmej kadencji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, za działalność opozycyjną odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Były oficer Wojsk Obrony Terytorialnej. Proszę Państwa, okręg nr 23. To obecny wśród nas pan Grzegorz Braun. Reżyser, publicysta, kandydat na prezydenta Polski w roku 2015. Założyciel organizacji społecznej Pobudka i partii politycznej Korona. Jeden ze współtwórców i liderów naszej Konfederacji. Okręg nr 24, Białystok, otwiera Robert Winnicki, poseł na Sejm ósmej kadencji, prezes Ruchu Narodowego, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, jeden z pomysłodawców Marszu Niepodległości, jeden z głównych liderów Konfederacji. Brawa. Okręg nr 25, okręg gdański, otwiera Michał Urbaniak, absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Akademii Marynarki Wojennej oraz kierunku Zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Przedsiębiorca w branży IT. Wszechpolak, prezes Okręgu Pomorskiego Ruchu Narodowego. Drodzy Państwo, okręg 26, Gdynia, otwiera pan Artur Dziambor. Magister marketingu. Przepraszam. Magister marketingu politycznego, właściciel szkoły językowej, samorządowiec, a od kilkunastu lat członek Rady jednej z dzielnic Gdyni. Brawa dla pana Artura. Proszę Państwa, okręg 27, Bielsko-Biała, otwiera Bronisław Foltyn, przedsiębiorca z 20-letnim stażem. Prowadzi najpopularniejszy klub koncertowy w południowej Polsce i dwie restauracje. Właściciel spółki inwestującej w nieruchomości. Prezes partii Korwin w Bielsku-Białej. Były prezes UPR i Stowarzyszenia Koliber, a także szef sztabu wyborczego Janusza Korwin-Mikke w wyborach do Senatu w 2004 roku. Serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, okręg 28, Częstochowa, to pan Włodzimierz Skalik. Serdecznie witamy. Przedsiębiorca, działacz społeczny, wybitny lotnik, wielokrotny mistrz świata, m.in. w lataniu precyzyjnym, wieloletni prezes Aeroklubu Częstochowskiego, a przez dwie kadencje prezes Aeroklubu Polskiego. Szef sztabu Pobudki i sekretarz generalny Korony, członek Rady Liderów Konfederacji. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, okręg 29, Gliwice, otwiera Sebastian Dziębowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze, radny Rady Dzielnicy, terapeuta, streetworker,
specjalista readaptacji prowadzący grupy wsparcia w zakładach karnych. W Zabrzu otrzymał order kropli tęczy, wyróżniony również w 2018 roku za działalność społeczną, lider z powołania, lider społeczny. Okręg numer 30 otwiera pan Roman Fritz, przedsiębiorca, działacz społeczno-katolicki, w latach 80. działacz antykomunistycznej opozycji, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, działacz pobudki, organizator Marszu dla Życia i Rodziny w Rybniku, szef klubu Polonia Christiana Rybnik, odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi za działalność antykomunistyczną w okresie PRL. Serdecznie dziękujemy. Okręg numer 31, Katowice, otwiera Dobromir Sośnierz, absolwent Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim, były europoseł, który w swoich wystąpieniach na sali plenarnej Parlamentu Europejskiego zabiegał o wolność słowa w instytucjach unijnych. Na jego zlecenie Instytut Ordo Iuris otworzył raport zatytułowany Praworządność proceduralna w Parlamencie Europejskim. Okręg numer 32, Sosnowiec, otwiera Jerzy Janowska, obecny wśród nas, przedsiębiorca, radny trzeciej kadencji gminy Ogrodzieniec, członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego, współtwórca Zawierciańskiej Inicjatywy Narodowej oraz rajdu Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej. Serdecznie dziękujemy. Okręg numer 33, Kielce. Serdecznie zapraszam Krzysztofa Bosaka, wiceprezesa Ruchu Narodowego, posła na Sejm piątej kadencji, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, autora pierwszej w Polsce mapy wydatków publicznych. Krzysztof Bosak uczestniczył w organizacji 4 ogólnopolskich komitetów i w ponad 10 kampaniach wyborczych. Serdecznie dziękuję. Okręg numer 34, Elbląg, otwiera Andrzej Wyrębek, lekarz-ginekolog, zagorzały zwolennik wolnego rynku, chrześcijański tradycjonalista, prezes okręgu elbląskiego partii Korwin. Okręg numer 35, którego liderem jest Piotr Lisiecki, wydawca periodyków dla nowoczesnych hodowców zwierząt gospodarskich, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, potomek Polaków wypędzonych z Wołynia, propagator strzelectwa sportowego, sędzia drugiej klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, lider Ruchu Narodowego na Warmii i Mazurach. Okręg numer 36, Kalisz, wśród nas obecny Witold Stoch, sekretarz Krajowej Partii Korwin, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek Stowarzyszenia Koliber. Serdecznie dziękujemy. Okręg numer 37, Konin, otwiera pani Anna Bryłka, obecna wśród nas, sekretarz Ruchu Narodowego, prawnik, historyk, specjalista do spraw handlu zagranicznego, autorka programu Ruchu Narodowego w zakresie Unii Europejskiej, współpracująca z Narodową Organizacją Kobiet. Dziękujemy serdecznie. Okręg numer 38, Piła, otwiera Adam Urbański, absolwent politologii, specjalista w zakresie pomocy prawnej dla właścicieli kredytów we frankach szwajcarskich. Pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w rolnictwie. Wiceprezes Ruchu Narodowego w Pile. Okręg numer 39, Poznań, otwiera Jakub Mierzejewski, prezes regionu wielkopolskiego partii Korwin, prezes okręgu poznańskiego partii Korwin, działacz Kolibra w Poznaniu oraz specjalista do spraw stosunków międzynarodowych. Okręg numer 40, Koszalin, otwiera Krzysztof Chmielewski, przedsiębiorca z 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży ubezpieczeń i nieruchomości. Prezes zarządu partii Korwin w Koszalinie, wolnorynkowiec i konserwatywny liberał. Proszę Państwa, i ostatni z liderów list, okręg numer 41, Szczecin, otwierający pan Marcin Betka, przedsiębiorca, właściciel firmy geodezyjnej, od lat świadczy usługi dla Szczecińskiego Sądu Rejonowego jako biegły w dziedzinie geodezji. Jest również radnym Szczecinka w kadencji 2014-2018. Proszę Państwa, jak serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom i tym obecnym i tym nieobecnym, którzy już rozpoczęli swoje kampanie wyborcze w okręgach, a Państwa zachęcamy do śledzenia naszej działalności, śledzenia naszej kampanii wyborczej, która ze swojej strony obiecuje będzie dynamiczna, otwarta i na pewno będzie o nas głośno, ale prosimy Państwa o wsparcie mediów w tej kampanii wyborczej. Serdecznie dziękuję.